Ja się bardzo zdenerwowałam, że to jest jakaś taka wiedza tajemna, że mówienie o psychoterapii jest tabu, że mówienie, że ma się jakiś problem, jest niewygodne i ludzie wtedy nie wiedzą, co zrobić, bo nie umieją się zachować. Zdecydowałam się opowiedzieć o swojej terapii moim widzom, dlatego że uważam, że to jest coś, o czym warto mówić, ponieważ jest pewnie wiele osób, które może myślą o psychoterapii albo mają o psychoterapii jakieś swoje zdanie, ale czują się w tym osamotnione, bo psychoterapia jest obarczona wieloma stereotypami, jest to właśnie taki temat tabu, więc pomyślałam, że chcę przełamać ten temat tabu. Jeśli miałbym znaleźć jakiś jeden moment, w którym postanowiłem to zrobić, tego nie znajdę. To była seria momentów, która prowadziła do tego, żeby najpierw zdecydować się, zacząć zapisywać to, co się działo na terapii, potem zacząć myśleć o tym, żeby to wydać w wydawnictwie, a potem, żeby zacząć o tym mówić. Bardzo często, kiedy ludzie piszą do mnie o tym, jak przeczytali moją książkę Zła równowaga, to gratulują mi odwagi albo bohaterstwa. Tak samo zresztą było, kiedy pierwszy raz publicznie o tym powiedziałem na TEDxie SGH, kiedy powiedziałem, że chodzę na terapię poznawczo-behawioralną i że mam zdiagnozowaną chorobę afektywną dwubiegunową. Wtedy podeszła do mnie redaktorka i zapytała, czy się nie boję, a potem pogratulowała mi odwagi. I myślę sobie, że wiele osób postrzega to jako odwagę, a ja to tak naprawdę postrzegałem jako pewien etap, który chciałem zamknąć. To był taki moment w zasadzie wynikający z terapii, dlatego że ja w momencie, kiedy cierpiałam na zaburzenia lękowe, to było dla mnie coś takiego, o czym się nie powinno mówić, w sensie, że to definiuje mnie, moją wartość. Po prostu zaczęłam o tym mówić, bo też mam wrażenie, że w ten sposób ludzie najbardziej widzą, jak to jest szczere i jakby mówię o swoich doświadczeniach i widzę, że po prostu to działa, ludzie się coraz mniej boją. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia może zmagać się z jakimiś demonami i o tym trzeba mówić. Głównie dlatego, żeby pamiętać, że po drugiej stronie może być ktoś, kto też się z tym zmaga, a czasem jest trochę raźniej.